tym wszystkim bardzo ważna. To była pierwsze święto niepodległości, kiedy ta władza wybrana jesienią zeszłego roku mogła troszeczkę spojrzeć za siebie, mogła się jakby przejrzeć w tym lustrze tego narodowego święta i moim zdaniem ten obraz nie jest zły. Przypomnijmy, że zaczynały się rządy Prawa i Sprawiedliwości od pohukiwań Brukseli, od właśnie zapowiedzi chociażby pana Schetyny i pana Kijowskiego, że tu będzie jakiś Majdan, który zmiecie tę władzę, że ona za chwilę straci poparcie, że rozczaruje ludzi. Marsz milionów Wałęsy. Tak, tak, no właśnie, potworny atak medialny. I jednak to jest taki moment, to święto niepodległości, kiedy właśnie możemy spojrzeć, co się tu komu udało w czasie tego roku. Czy ten rok nie został zmarnowany przez ludzi, którzy zostali obdarzeni?